13 listopada wspominamy świętą Augustynę Pietrantoni, męczennicę. Augustyna urodziła się 27 marca 1864 roku w uroczej miejscowości Pozzaglia Sabina koło Tivoli we Włoszech. Była drugim z 11 dzieci ubogiej pobożnej rodziny utrzymującej się z pracy na polu. Wielkim autorytetem w tej rodzinie był dziadek. Już jako mała dziewczynka Augustyna opiekowała się młodszym rodzeństwem. Z trudem ukończyła naukę w szkole podstawowej, dlatego że do szkoły chodziła niesystematycznie z powodu pracy. Tak jak inne dzieci, pracowała przy budowie drogi, wiaderkami przenosiła żwir i piasek. Gdy miała 12 lat, z koleżankami pojechała do Tivoli do pracy sezonowej przy zbiorze oliwek. Mimo braków w nauce, przez dzieci i nauczycieli była uważana za osobę bardzo mądrą. Gdy dorastała, otwierała się przed nią kilkakrotnie możliwość zamążpójścia, lecz nie odpowiadała na te propozycje, gdyż wiedziała, że jej jedynym oblubieńcem jest Pan Jezus. Dopiero gdy drugi raz pojechała do Rzymu, została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętej Joanny Antidy Tourette w wieku 22 lat. Po krótkim czasie formacji wstępnej w sierpniu 1887 roku skierowano ją do pracy w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w pobliżu Watykanu. Był to duży szpital z 700-letnią tradycją. Wtedy relacje państwo-kościół były bardzo trudne i nieprzychylne dla kościoła. 2 lata po jej przybyciu do szpitala dyrektor zwolnił 47 kapucynów, którzy byli tam kapelanami. Wychodzili oni ze szpitala procesyjnie śpiewając Magnifikat. Dyrektor kazał też usunąć ze szpitala krzyże, obrazy religijne, a siostrom zabronił rozmawiać z chorymi o Panu Bogu. Nie pozwolił też na prowadzenie modlitw. Siostra Augustyna oddała siebie i chorych pod opiekę Matki Bożej. Pierwszych kilka lat pracowała na oddziale dziecięcym, później na oddziale zakaźnym. Była to praca bardzo trudna, gdyż był to oddział odizolowany, co źle wpływało na stan psychiczny pacjentów, którzy zazwyczaj długo tam przebywali. Istniało też duże prawdopodobieństwo zakażenia się. Augustyna zachorowała na gruźlicę, a jej wyzdrowienie uważane było za cud. Gdy przełożona chciała przenieść ją do innej pracy, uprosiła ona możliwość pozostania tam, by nie zaraziła się inna siostra. Prace utrudniały też jej częste obelgi i oskarżenia. Kiedyś sama powiedziała: jestem tutaj dzięki specjalnej łasce Boga. Ci ludzie nie są źli, tylko chorzy. Wielką pociechą jest dla mnie myśl, że pomagając im służę Jezusowi Chrystusowi. Augustyna była dla tych ludzi, którzy ją zniesławiali, obrażali i dokuczali, wyjątkowo dobra i cierpliwa. Szczególnie agresywny był wobec niej Józef Romanelli. Był to znany przestępca. Za to, że kolejny raz napastował kobiety pracujące w pralni, dyrektor szpitala zwolnił go. Postanowił się zemścić na siostrze Augustynie, która nie miała nic wspólnego z tym zajściem. Kilkakrotnie zostawiał jej kartki, w których zapowiadał, że ją zabije. W końcu 13 listopada czekał na nią w ciemnym zakątku korytarza. Zadał jej 7 ciosów nożem. Świadek zeznał, że siostra zdążyła mu tylko przebaczyć i zawołać: „Matko moja, pomóż mi”. Augustyna zginęła 13 listopada 1894 roku w wieku 30 lat. Jej pogrzeb był wielką manifestacją. Lud rzymski okrzyknął ją męczennicą miłosierdzia. Została beatyfikowana w 1975 roku przez papieża Pawła VI, a kanonizował ją 18 kwietnia 1999 święty Jan Paweł II. Wtedy powiedział o niej: ewangeliczny ideał miłości do bliźnich, zwłaszcza najmniejszych, chorych, opuszczonych, zawiódł na szczyty świętości Augustyny Livie Pietrantoni. Wychowana w szkole świętej Joanny Antidy Tourette, siostra Augustyna pojęła, że miłość do Jezusa nakazuje służyć wielkodusznie braciom. W ich obliczach bowiem, zwłaszcza w ludziach najuboższych, jaśnieje oblicze Chrystusa. Bóg sam był kompasem, którym kierowała się we wszystkich życiowych wyborach. Będziesz miłował. To pierwsze i najważniejsze przykazanie umieszczone na początku reguły życia sióstr miłosierdzia stało się źródłem natchnienia dla dzieł solidarności podejmowanych przez nową świętą, wewnętrznym bodźcem, który pomagał jej składać samą siebie w darze innym.
Świadomość niezmierzonej wartości krwi Chrystusa przelanej za nas skłoniła świętą Augustynę Liwię Pietrantoni, aby na miłość Bożą odpowiedzieć miłością równie wielkoduszną i bezwarunkową, objawiającą się w pokornej i wiernej służbie moim drogim ubogim, jak sama ich nazywała. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Augustyny. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,